Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian. A was, moi drodzy, zapraszam do drugiego odcinka z gry Lisfanga The Time Shift Warrior. Co my teraz mamy do ogarnięcia? Chyba myśmy przyszli z tej strony, tak? Tak, bo to wygląda na miejsce, gdzie robiłem rozwałkę, nie? Chyba tak. Okej. Okay. Mamy tu jakąś mapę czy cokolwiek? Tutaj nic. Aha, tylko mamy teleporty ewentualne. Dobrze, no nieistotne. Lecimy dalej, zobaczymy co dzisiaj będziemy się zmagali. Tu widzimy, że mamy ogarnięty na maksa, nie? Ostatnią bitwę. Tu jest, widzę, ostatnia kolejna bitwa, bo jest to przejście. Tylko mnie ciekawi ten portal. My tu byliśmy. Nie. To jest sam początek gry, tak? Dobrze kojarzę? Chyba tak. Tutaj się uczyliśmy wyskakiwać i tak dalej, nie? Tak, tu była nasza pierwsza bitwa. Okej, okay. Czyli dobry kierunek obraliśmy. Czy dobry, niedobry. Dobry dlatego, że wiem gdzie jestem, a niedobry, bo nie tędy, nie? No to okej. Okay. To lecimy w takim razie dalej. Przyszliśmy z tej strony, to nie zostaje nam nic jak pójść na północ. I kogo... O! Kogo my tu dzisiaj mamy? Umiejętności. Zdobyto drugie zaklęcie, lecz w danym momencie możesz wyekwipować tylko jedno. Żeby przejść do zaklęć i wyposażyć jedno z nich, otwórz menu umiejętności naciskając klawisz K. Zmiany zaklęć są darmowe i można to wykonać poza walką lub przed rozpoczęciem areny. Okej. Okay. Tak, zaraz to ogarniemy jakoś, moja droga. Tak, mamy tę kulę już wybraną. Pewnie na E to by działało, nie? Dając życie. Świetnie. Co my tu mamy? Tu mamy paru. Ich trzeba znowu jednocześnie, nie? Ciebie trzeba ładować od przodu. Jakkolwiek to brzmi. No dobrze, to w pierwszej kolejności zrobimy tak. Nie wiem jak. Lecimy. Tutaj się myślimy po drodze. I będziemy w ciebie ładowali. Powinno mi to wystarczyć. Jesteście martwi, nie? Okay. Ta pani będzie w tego tu za chwilę ładować. Kurczę, to dużo czasu stracimy, nie? Okej. I ostatnia pani ma czas się tymi tu zająć. Siemka. Oj, nie ten przycisk, przepraszam. Miałem na E nacisnąć. Bo chciałem tu w kolegę przywalić tym, nie? No właśnie. I co? Czas do pobycia 42 sekundy, a myśmy to zrobili w minutę i 5. I ja się na tym na chwilę zastanowię i ewentualnie wam pokażę, czy mi się uda to pobić. Let's see again!
Okej, troszkę to nie poszło tak jak chciałem. Tamtego jednego się udało nie zabić w pierwszej kolejności, ale w końcu czas jest pobity. Lecimy dalej. No i powiem szczerze, że poziom trudności już bardzo ładnie wzrósł. Dopiero po którymś tam próbie wpadłem na pomysł, żeby przesunąć tego jegomościa, żeby w pierwszej kolejności skupił się na innej postaci, nie? Na innym duchu. Ale okej. Czy tu coś ciekawego do zabrania przy okazji? Tak to wygląda, nie? Było coś ukrytego. Okej. No to coś nowego. Okej. Coś zniszczyliśmy. Coś, co nam... Nie wiem, czy przeszkadzało. Czy może by utrudniało bitwę kolejną? Nie wiem. O! Okej. To też ciekawe. A jednak go warto eksplorować. Okej. Dobrze, wrócę tą samą drogą, bo i tak chciałbym zniszczyć tamtą barierę. Przecież mam to na myśli, nie? Kolejna taka rzecz. Okej. Jest zablokowane. Musimy zniszczyć drugi ten pas. Znaczy to zasilanie, powiedzmy. Zaraz to ogarniemy. Jeszcze sobie tu zobaczymy, czy coś ciekawego twórcy nie schowali. No właśnie. Dziękuję. Nie tu, kolego. Czy tam koleżanko w sumie. Tu. No to, moi drodzy, wbijamy. O właśnie, warto tu podejść, widzę. Ciekawe, do czego nam to w końcu będzie potrzebne. Mamy już 6 takich zebranych. 7, przepraszam. Okej, okay, no i znowu się zaczyna. O kurczę. Bombo skrzydłowi. Widzę, że on się odsuwa. Aha! Bombo skrzydłowi próbują eksplodować, gdy znajdują się blisko ciebie. Kiedy umierają, są wyrzucani w linii prostej i eksplodują na wszystkim, czego dotkną, w tym na innych raksesach, zadając dużo obrażenia. Dziękuję za informację. Mam taki zamiar. No dobrze, spróbujmy. Na razie bez taktyki większej. Aby zobaczyć, jak to w ogóle działa. Nieźle. Nie żyjesz, nie? Oj, nie widziałem cię. Okej, mimo wszystko udało się zrobić to w czasie wyznaczonym przez twórców. To miło. Myślałem, że będę musiał powtarzać kilkakrotnie. Okej, no właśnie. Mieliśmy poczytać, nie? Na przykład z farmery. Demoniczna piechota. Hierarchia w obrębie rasy pozostaje tajemnicą, ale bez zbytnich skrupułów pozostawiłbym jej na dole. Mała główka z wielkim rogiem niejako potwierdza, iż brakuje im nawet najniższego poziomu inteligencji. Bez zastanowienia rzucają się z głową w przód na każde zagrożenie, jakie dostrzegą. Są łatwe do pokonania, acz, jak wskazuje sama nazwa, mogą okazać się śmiertelnie groźne w grupie. Trzeba zabić więcej, by dostać więcej informacji. Jednego, czego mi tu brakuje, to graficznej interpretacji, nie? Mogę dać obrazek, jak to wygląda. Diabliki. Tchórzliwe i zjadliwe kreatury, które wystrzeliwują magiczne pociski z dystansu. No to faktycznie.
Uciekają jak tylko Ime do nich podejdzie, by ostatecznie zatrzymać się i zaatakować. Ime może zmusić je do ucieczki w kierunku innych Raksesów, by rozprawić się z nimi bardziej efektywnie, gdy są w grupie. Bliźniaki. Nie lubimy ich. Zakorzeni strzelcy. Gdy podczas kataklizmu usłyszałem od zwiadowców o tych paskudztwach, nie mogłem w to uwierzyć. Wyglądają jakby żyli w paszczach większych Raksesów, jednakże ta paszcza nie jest częścią jakiegoś ciała, gdyż znika w powietrzu wraz z nimi, gdy umrą, więc czym właściwie są? Pojawiają się w parach połączeni ze sobą, gdy jeden otrzymuje obrażenia, wycofuje się w głąb paszczy i regeneruje się, po chwili wyłania się ponownie, jakby nic się nie stało. Trafienie zamkniętej paszy w tym czasie przerywa regeneracyjną magię, powodując ponowne rozpoczęcie tego procesu. Jednak oba stwory zostaną zranione w tym samym czasie, finalnie umrą. Atakują zabójczymi pociskami moździerzowymi, bądź w gotowości, mierząc się z nimi, zwłaszcza gdy nie są same. A prawie nigdy nie są. Strażnicy. Są wyposażeni w wielką tarczę podzieloną na pół i atakują, uderzając tymi częściami o siebie, odpychając wrogów. Połączone połówki tarczy tworzą wizerunek tarczy, twarzy, przepraszam, nie wiem, czyja jest ta twarz, co oznacza ani dlaczego w ogóle Raksesy natrudziły się na tak bardzo dla zwykłego kawałka wyposażenia. Prawdopodobnie to coś związanego z ich wierzeniami. Może Raksesy myślą, że trzymają w dłoniach czyjąś duszę? Jakiegoś starszego? Teorie. Niestety nie mogę ich po prostu zapytać. Bomboskrzydłowi. Niestabilni lotnicy. Typ Raksesów wypełnionych niestabilną energią. Dosłownie bomby na skrzydłach. Bardzo niebezpieczne. Nie wiemy, w jaki sposób takie stworzenia mogły w ogóle wyewoluować, jako iż ich jedynym defensywnym manewrem jest samodestrukcja. Pewien uczony wysunął teorię, iż te Raksesy zostały stworzone przez wyższy umysł w celach wojennych. Nie miałem czasu, by przepytać go więcej w tym temacie, zanim odszedł. Okej, okay. Na razie tyle sobie zostawmy w teorii. O, mamy teleport dostępny. Okej, okay, ale chyba nie musimy z niego korzystać, prawda? O! Dziękuję. Wow! Coś tutaj mamy i zaraz do tego wejdziemy. Tylko chciałem tu jeszcze zerknąć. Nie ma tu nic, prawda? Nie ma nic. Okej, okay, no to... I know who this is. Mayu, god of the wind and merchants. Janna taught me about him. Correct. He lived ages ago when this majestic city was still but a humble town. When he died, every Mayoran wept. Which makes me wonder, what happens when gods die? Is their power scattered across the land? Or something else? Well, when Lysfangers die, their powers pass down to the next. I wouldn't know if it's the same for the gods. Interesting. Well, I will write Mayu's story in my codex, if you are interested. Może tak, może nie. Oh my god. Więcej nie mogłeś zapisać, kolego? No dobrze. W sumie co mnie ciekawi, myśmy tych rzeczy nie czytali, a i tak zostały odznaczone. Why? Dlaczego? Dlaczego? Dobrze, ale chyba tego nie będziemy wszystkiego czytali, co? Czy chcecie, moi drodzy? Bo jednak trochę tego jest. Antala, świat. Troszkę tego jest. No, ale może to zostawmy, co? Inaczej. Jak ktoś chce, zainteresowany, można sobie zatrzymać i na spokojnie poczytać. Dobrze, lećmy dalej, bo jeszcze nie dotarliśmy do górnego miasta Maury. Majury, tak? Czy to
tu coś ciekawego? Nie, tu jest zniszczone to jakby. Tego nie można zniszczyć. No właśnie. Co się stanie, jak wykorzystamy ciebie na ciebie? No jak ładnie, to mi się podoba. Jeszcze ktoś został? Już nie widzę. Ty. Zapomniałem o was. Jakim cudem? Czemu wy żyjecie? Mimo tego błędu i tak zdobyliśmy czas. Odpowiedni, okej. No dobrze, no to już poczytajmy te swawermy. Pojawiło się chyba to. Są bezmyślne i mogą zostać prowokowane przez inne do szarży, stanowiąc łatwy cel. Okej. No dobrze. Tu jest ścieżka. Tu jest droga. Chyba gówno, co? A co z tej strony? Chyba nic. Dobrze. No właśnie, czyli warto było delikatnie się cofnąć. Dziękuję. Znaczy warto, nie warto. Mamy tego 10, a nadal nie wiem, jak z tego jeszcze skorzystać. Kogo my tu mamy? Mamy samych zwykłych plus... Aha, żeby do niego się znowu dostać, musimy zniszczyć dwa... dzyndzle, nie? Dobra. No okej. No to ja nie wiem, czy to będzie potrzebne, ale to zostawię. Tak, myślałem, że da radę. Myślałem, że da radę. Troszkę mi zabrakło, nie? Szybko, 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 szybko tam. Masz. Okej, to będzie do poprawki chyba. No to nie wyszło tak, jak powinno. No właśnie, także poprawiamy. No i dało się to na szybko zrobić tylko dwiema postaciami, nie? 28,5 sekundy. W sumie 20, to nie jest pół, to jest 51 setnych. Chociaż może i pół, no ale nieistotne. Okej. Okay. Tego nie weźmiesz. Tylko zanim pójdziemy tam, jeszcze zerknijmy sobie na lewo, czy czegoś tutaj nie zostawiliśmy. Na przykład ciebie, no właśnie. Okej. Kolejny teleport. Winda w sumie, nie? Co tu mamy ciekawego? Nic.
Jednak nie, jest kula, okej. Okay. To już 12, miło. Tutaj coś nowego widzę. No właśnie, niestabilne portale. Niestabilne energie powodują przeciążenie portalu Raxesów na tej arenie. Eksploduje on szybciej, dając ci mniej czasu na walkę. No dobrze. I feel like I know this place. Strange. Co my tu mamy w ogóle? Znowu są bracia, nie? I tu będzie problem z tymi braćmi. Bo na ten atak muszę poczekać. Dobrze, lecimy. Chyba się nie udało, nie? Chyba się nie udało tak jak powinno. Masz. Mamy to zrobić w 30 sekund. Dobra, spróbuję raz czy dwa. Ale zanim do tego dojdziemy, strażnicy. Imę może przyciągnąć ich uwagę jeden ze swych remnantów i użyć tej okazji, by zaatakować ich od tyłu. Niektóre ataki, takie jak eksplozja bombo skrzydłowych lub przywołanie mocy bogini przez Imę, mogą zostać wykorzystane do przełamania ich osłony i ogłuszenia ich na chwilę. No okej. Okay. Ok, mamy to 24 i trochę ponad pół sekundy. Ok. Nie było to łatwe. Musiałem wpaść na pomysł, żeby w pierwszej kolejności tego bydlaka ogarnąć. To się okazało, że po uderzeniu tym wybuchającym cudownym potworkiem łatwo go szybko dobić, nie? Ok. Tu jest zablokowane, a nadal naszym celem jest dotarcie do górnego miasta Majury. Tu jest skrzynka, którą chcę zdobyć. O, miło. Okej, okay. Kolejna historia do przeczytania. Chimera, I recognize her. This statue was made to honor her deeds as our queen. You seem to have done well with your new powers, child. Chimera! Kehor, my brother is here. But he sides with the Raxes. Why? You both have challenges to overcome. Focus on your duty, and eventually the truth will come. I can feel that meeting him again opened something within you. Space for more power. Let me help you once more. Yes. I can feel it. Gather energy while you fight, and with it,
unleash divine justice upon the Raxus. Farewell, my child. And remember, I am with you always. It was not the least of her accomplishments. Ime? I'm sorry. I was rambling and didn't notice you were unwell. I'm fine. Chimera spoke to me again. She granted me more powers, but didn't answer my question about Kehor. Otrzymaliśmy nowe moce. Paroksyzm. Uwalnia niszczycielską moc bogini wokół ciebie, zadając druzgocące obrażenia. Wszystkie twoje remnanty też powodują wybuch, zadając wokół siebie obrażenia. Okej. Jak to ma działać? Umiejętności. Moc bogini. 3000 czegoś. Okej. A to działa samo z siebie, czy ja mam coś zrobić? Wyjdzie praniu. Kula ukryta, mam cię. Jak się tam do tej skrzyni dostać? Zaraz zobaczymy, czy jakieś przejście od tyłu. Może ukryte, nie? Jak tu właśnie. Oho, otóż to, mamy cię. No i bryszczej. Bardzo ładnie. Jeszcze jedno. Wtedy będziemy mieć nowego remnanta, czyli nowy kopia samej siebie. Kolejna. Okej. No to znowu to widzę. Bijamy. Oż ty, kolego. Okej, już się wyjaśniło. Moc bogini. Naciśnij Q jak moc bogini, aby uwolnić moc bogini. Ładuje się ona, gdy zadajesz obrażenia Raxesom i gdy rozbrajasz kryształy. Kiedy będzie gotowa, twoje włosy zasną świecić na biało. Okej. No właśnie. No. Myślę. Przepuść mnie. Idę po ciebie. No, jest tak gęsto. Okej, okay, nie żyjesz, nie? Jeszcze wy zostaliście. Słabo ci to, kobieto, poszło, ale zmieściliśmy się, zobaczcie sobie, 400 sekundy. Mamy to. Na pierwszym podejściem. Miło. Jest chyba dalsza droga. Tak to wygląda przynajmniej. A my w pierwszej kolejności, no właśnie, wchodzimy sobie inne miejsce. Bo tu może być, no właśnie, kula. Tu coś? Nie, a szkoda, myślałem, że coś tu faktycznie jeszcze będzie. Okej. Okay. Jeszcze zwiedzimy drugą stronę. Ale chyba tutaj nic nie znajdziemy. Okej. Okay. Tu trochę się blokowałem, nie? Bo po przejściu tu mnie blokowało i tu mnie blokowało. Ale mimo wszystko się udało. Okej. Okay. Nic nie było? Nie. To możemy sobie traktować jako save, tak? Jako checkpoint. No dobrze, zróbmy jeszcze jedną walkę. Oj, pani, obie. Obie strony, zawsze obie. Tylko zobaczmy, co my tu w ogóle mamy. No nie ładnie, nie podoba mi się to.
Taka ta sytuacja. No, to nie będzie łatwe. Znaczy, łatwe, ok, ale czasowo do śmiesznego nieogarnięcia. Ciekawe, czy tym da się tu trafić. Zaraz, sprawdzimy. Chyba nie bardzo, nie? Nie wiem, czy to wystarczy. Zaraz zobaczymy. Aż myśmy mieli w pierwszej kolejności chyba niszczyć te, żeby nie to mógł już biec, nie? Dzięki. Nie wiem, co teraz się wydarzyło, ale chyba zginąłem, nie? Dzięki. Okej, okay, mamy do poprawki 7,31 sekundy. No to lecimy z tym. Ale zanim... Bomboskrzydłowi nowa informacja. Gdy Imme zada im wystarczającą ilość obrażeń, ulegną ogłuszeniu. Uderzając je, można posłać je w kierunku innych Roxasów, wywołując eksplozję. Choć strażnicy są wystarczająco mocni, by zablokować eksplozję, mimo to wytrąca ich ona z równowagi, stwarzając dogodny moment do ich zabicia. Ok. Gdzie jest ten portal? Tu jesteś. No to próbujemy jeszcze raz. Okej. Mamy to 43 ponad sekundy. Ok. No właśnie, tutaj widziałem gdzieś chyba skrzynka była. Ok, dobrze widziałem. No i bardzo ładnie, mamy kolejnego remnanta. Natomiast po tej stronie chyba niczego, moi drodzy, nie było, nie? Sami nie widziałem, nie rzuciłem się w oczy nigdzie nic. Lecimy dalej, może uda się jeszcze jedną bitkę ogarnąć. Albo biegniemy do czasu, do momentu zdobycia kolejnego checkpointu. Dzień dobry, bardzo. O, coś nowego. Kamienne łuski. Projekt zbroi. Zbroja wykonana z tych samych magicznych skał, z których zbudowane są golemy. Jest dziwnie rozciągliwa, ale mimo to mocna. A magical armor trim. Style zbroi. Możesz zmienić styl swojej zbroi za pośrednictwem szafki w obozie. Wszystkie odblokowane style zbroi są tam przechowywane i można je dowolnie zmieniać. Style zbroi nie zmieniają w żaden sposób twoich zdolności bojowych, więc wyposaż się w to, co lubisz. Ok. Okej. Okay. Tutaj nic. Też nic.
Tu nie było zejścia, nie? Nie, no właśnie. Okej, okay. Tu też raczej nic. Tu coś jest, no właśnie. Dziękuję. Okej. Okay. Litery bogini. O, źródło magii stworzone przez Ohomerę, przepraszam, Komerę, które całkowicie naładuje moc bogini Ime, jeśli po nim przejdziesz. Jak to wygląda? Aha. Źródło magii może zostać zużyte tylko przez Ime w teraźniejszości, a nie przez remnanty. Okej. My child. Walk over this rune. It will give you the energy to use my powers. Make good use of it. Okay. Aha, czyli tak to działa. Okay, troszkę to jest złe, co ja teraz zrobię. Troszkę zamieszałem, ale 35 sekund, tak? To ja się muszę zastanowić. Dajcie mi chwilę. Ale zanim... Litery bogini. Okej, okay. Przechodząc nad takim znakiem, Ime może czerpać z magii Komery. W sumie to samo, co czytaliśmy wcześniej, tak? To przypomina mi coś, co czytałem o bitwach pierwszej Lisfangi. Człowieka o imieniu Ridam. Powinienem dowiedzieć się więcej. Okej. Okay. Okej, okay, mam pomysł. Lecimy z tym, moi drodzy. Mamy to? Czy nie? Mamy to. Elegancko. No to możemy spokojnie zmierzać dalej, ale w międzyczasie pokazałem też wam może myszką, nie wiem, czy to zauważyliście. Po drugiej stronie jest krata i z niej informacja jakaś. No właśnie, ktoś coś od nas chce. What was this giant bridge for, Grenos? It is the highway that connected different parts of Majora's outskirts. All kinds of merchants and people crossed paths here. It has seen better days. Okej, okay. A więc tylko o to chodziło, w porządku. Moi drodzy, gramy do momentu znalezienia checkpointu, nawet nie checkpointu, a teleportu do naszej bazy, bo chciałbym zobaczyć nowe ciuchy od naszej pani. Czy tu coś będzie? No właśnie, ale ładnie schowane. Dziękuję. Bo tu raczej już nic nie będzie, nie? To by było bez sensu trochę. Ale sprawdzić mimo wszystko warto. To chyba nie ma takiego przejścia, nie? Nie ma, ok. Ok, to wygląda jak końcówka naszej aktualnej misji.
And so, you arrive in the high city of Myura. With my blessing, you have gained power over time itself. A critical advantage over our ancient foes. Now, armed with powerful gifts, you make your way forward through the hordes of Raxes. Kaer'hol lies ahead, his motives yet unknown. Who knows what else he may be hiding? So this is the high city of Myura. Where to now, Grenos? The Temple of Mayu is to the east. Your brother must not be far ahead. Let's find out. Okej, okay. Czyli mamy to, dotarliśmy. Idziemy do naszej bazy. W ogóle mnie ciekawi. Aha, to wszystko mamy ogarnięte. Nie wszystko. Zobaczcie, że gdzieś pominęliśmy dwie te kule, nie? Kurczę, ciekawe gdzie. Tak się starałem wszędzie patrzeć, pod nogi i tak dalej. Mimo wszystko gdzieś te dwie kule zostały pominięte. Ale mamy czasówki na 100%. Miło. Moi drodzy, na tym momencie skończymy sobie odcinek. Ja mogę do bazy w ogóle wrócić. W ten sposób. Zobaczmy jeszcze, gdzie są nasze ciuchy, nie? Do zmiany. Kolego? Gdzie jest moja szafka? Może tak się zapytam. Poprawię coś, tak to wygląda, nie? No właśnie. Pokaż się, Lysfango, bliżej. Nie można bliżej? Okej. Okay. Jutro biegasz w takim stroju. Znaczy jutro. No w sumie to jutro. Niech ci będzie. Dobrze, moi drodzy, na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, także dziękuję serdecznie za dotrwanie do końca, jeśli się spodobało, skorzystać jeszcze ty razy za, zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo, do następnego. Hej!